Witam, Gamers Den, i gramy w Battletecha dzisiaj. Zaliczyliśmy sobie misję fabularną. Mamy taki ładny, piękny stateczek, trochę podziurawiony, ale już się remontuje powoli. No i teraz trzeba by było zacząć zarabiać jakieś pieniążki i doświadczenie. Więc coś spróbujemy zrobić. Co mamy w kontraktach? O kurcze, już są takie kontrakty po dwa. Dwie trupie czachy, w sensie. Czyli generalnie już troszkę trudniejsze. Ale też dają sporą kasę za nie. Całkiem przyjemnie. Spróbujmy w takim razie zrobić... O, tu jest duży salvage. Dobra, spróbujmy zrobić data liberation. Z tym, że sprawdźmy sobie sytuację najpierw z mechami, jak stoimy, bo wypadałoby mieć 4 mechy jakieś w miarę dobrze sprawne. Mamy na razie 3, czyli musimy chwilę poczekać. Jak wygląda sytuacja z pilotami? Piloci są wszyscy świeżutcy i wypoczęci. Można już im dać jakieś nowe tutaj zdolności, bo widzę, że trochę doświadczenia się nazbierało. Zwłaszcza ten Gamer One. O, jemu to by się bardzo przydał multi-target. Weźmy. Piloting. No, pójdziemy. Pójdziemy, myślę... w Gatsy. Żeby miał Helta plus 1 jeszcze mu damy. I możemy w sumie taktykę mu też dać. Indirect Fire Penalty minus 1 to już jest też bardzo dobrze jak dla niego. Zwłaszcza, że on będzie jeździł tym ciężkim mechem z dalekim zasięgiem. LRM-y dziesiątki i te sprawy. Więc to będzie dobre. Behemoth, co my tu mamy? 3400 punktów doświadczenia, no zajebiście. Weźmy dla niej piloting i weźmy, albo nie, weźmy dla niej gunnery następny level, plus 15 base weapon hit, bardzo fajnie, za 900 punktów to już nic nie weźmie, więc okej. Okay. Decker ma 4000 punktów, Decker jeździ tymi małymi. Więc on dobrze, żeby miał taktykę wysoką. Guts też może mieć plus 1 health, mu się zawsze przyda. I piloting, żeby miał jak największy zasięg. To chyba mu też zwiększa zasięg, tak czy nie? Sprint distance mu zwiększa. To nie chcę tego. To lepiej weź gunnery na dwa razy. Aha, czyli każdy pilot może mieć dwie te specjalne zdolności na tym levelu. Już teraz gunnery nie dostanę multitargetu, jak wziąłem sobie surefooting i sensor low. No i dobrze. Glitch, co tam u ciebie? Glitch ma 3400 punktów. I teraz jaką ona by chciała mieć tą drugą zdolność? Myślę, że bulwark będzie dobry dla niej. I do tego weź sobie jeszcze... nic sobie na razie nie bierz. Poczekamy. No Meduza ostatnio nic nie walczył, więc dalej jest cienki jak baton. Trzeba go będzie brać na jakieś wycieczki, bo słabo. Jak tak będzie cały czas cienki, no to nie będziemy mieć z niego pożytku, jak trzeba będzie w końcu, żeby zaczął coś działać. No ale nie jest tak z nim źle, ma jakiegoś sensor locka, nie, coś się tam przyda zawsze. Dobra, teraz tak, czekamy, aż nam się zrobi Centurion i Shadowhawk. Na Genera nie musimy czekać, myślę. Jeden dzień i jest, dobra. No i teraz bierzemy kontrakty. Data Liberation, negocjujemy. W
sumie kusi mnie, żeby zostawić to tak, jak jest teraz. Bo dostajemy całkiem solidną kasę i całkiem solidny salvage. Się uda, to może nawet całego jednego mecha będziemy w stanie złożyć z tego, co możemy wybrać do salvage'u. Więc zostawmy to tak, jak jest. I teraz Decker nie ma czym jeździć, biedny. No ale jest Pantera dla niego. Tak, Decker, weźmiesz sobie Panterę. Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby Gamer One miał Centuriona. Windykator jest trochę zepsuty, bo ma hit efficiency, słabo działa. Więc Blackjack i Shadowhawk będą lepsze, rzeczywiście. Dobra. Jedziemy na misję. W dżungli misja. Teraz doczytamy jeszcze o co w tym wszystkim chodzi. Już taka sprawa drugorzędna, o co chodzi. No najprawdopodobniej trzeba porozwalać wrogów. I to jest najważniejsze, co musimy wiedzieć. A reszta to się okaże. No, pięknie. No, musimy się dostać do jakiejś placówki badawczej piratów i odzyskać jakieś dane, które wcześniej jakiś szpieg dla nich wykradł. No i co? Aha, żeby odzyskać te dane, muszą ustawić satelitę dokładnie nad nadajnikiem. Nie mogę przewinąć tego tekstu, ale w porządku. Mogę. Dobra. I musimy ustawić te beacony pozycyjne, żeby satelita mógł zablokować się na sygnale. Dobra, wszystko jasne, jedziemy. I tak wiąże się to z tym, że musimy wszystkich rozwalić. Musimy się dostać na pozycję w trzech zaznaczonych lokacjach. Tu i tu. I gdzieś jeszcze. I musimy wytrzymać napór piratów. Satelita będzie tylko na krótką chwilę nad nami, więc musimy się dobrze zgrać. Okej. Okay. Teraz jest o tyle przerąbane, że mamy, jak widzicie, limit czasowy. Mamy 8 rund, żeby rozłożyć te beacony. I potem musimy się przy każdym tym beaconie utrzymać przez 2 rundy. No to dobra, wysyłamy ich. Tego na środek, bo jest... O, już mamy kontakt. Niedobrze. Okej. Gdzie mamy ten kontakt i co wy widzicie? Ja nie widzę. Tu jest jakiś mech. Przepraszam. Dobra. No to musimy się nim zająć. Tymczasem ty, Shadowhawkiem. Tu mamy jedno. Tu gdzieś było jeszcze. Tam jest drugie. Dobra. Leć tym Shadowhawkiem tam. Nie możesz, bo na razie Decker się rusza. Dobra, Decker. Podejdź w takim razie tutaj. I zrób mu sensor loka jeszcze. Zobaczymy, co to jest. A, już go widzimy sobie. Komando. No to nie taki ciężki mech. Tym razem te mechy już są dobrze utrzymane i nie mają połowy armora, tak jak zwykle. Coś tam se strzelił, ale nie bardzo mi to poszło. Dobrze. Czekamy na swoją turę. Staliśmy zelerem. Dobra, nic się nie dzieje. Okej.
Żyjemy. A jeszcze nie. Jeszcze dalej. Chyba jakieś wieżyczki muszą być. Dobra. Zaczyna być to nieciekawe. Ile oni jeszcze tych wieżyczek zamierzają tu mieć? Czy pojazdów może z LRM-ami? Różnie to może być. Okej. Okay. Możemy się ruszać. Gamer One. Czas by było wykończyć gościa. Stań tu. Obróć się w tą stronę i zrobimy Alpha Strike'a, myślę. O nie. Alpha Strike'a nie zrobimy. Niedobrze. No ale dobra. Uderzymy z wszystkiego. No i tak zrobimy Alpha Strike'a. Zobaczymy. Może się uda. Autokanon nie trafił. Ale LRM-y coś tam trafiły, chociaż wielkich uszkodzeń to mu nie zrobiło. Glitch. Glitch sobie podejdzie tu. Obróci się tu. I ona ma większe szanse chyba, żeby gościa załatwić. No zdecydowanie. Strzelamy Alpha Strike'iem tak samo. No i już ma strukturę na wierzchu. I Behemoth musi się ruszać powoli w tamtą stronę. Damy radę w dżungli stanąć? Damy radę. Jeszcze może odpalimy z czegoś. Tam są trzy mechy. Nieciekawie, nieciekawie. Dobra. Jakie szanse? 80%. Bardzo ładnie. Trochę dostał. Teraz oni. O kurczę, Locust. Locust z laserka będzie tu. Dobra, teraz Decker. Decker tutaj. Do lasu. I odpalaj z wszystkiego. No. Dostał criticala i wywrócony jest. Dobrze. Pilot uszkodzony. Idzie coś z góry. Komando. Sensor lock oczywiście. Będziemy dostawać LRM-ami. Nie trafił. I trochę rakietek trafił. Okej. Tam jest najdalej. Będzie ciężko się tam dostać. I jeszcze będą rakietki na pewno. I jeszcze jakiś mech. Dobrze. No w jedno co to musimy się przesuwać cały czas. To na pewno. Gamer One. Próbuj. Podejdź do przodu. Spróbuj w tego wywróconego. 70% szansy. W central torso. Odpal z wszystkiego. Autokanon starszy. Ale na wszelki wypadek jeszcze dostał LRM-ami. Zniszczony. Czyli tamtą stronę mamy w miarę czysto w tym momencie. Czy teraz jest moja tura? Tak, Behemoth. No musimy się przesuwać cały czas w tamtą stronę. Dobra, idziemy.
trochę będzie wystawiony teraz. Próbujmy. Ten stoi w lesie. Spróbujmy z Precision Strike'iem. Nie jest już tak źle, no ale mogłoby być lepiej. Right torso. Roger that. No, coś tam oberwał. Glitch. Glitch niech sobie podejdzie tu. W tą stronę. I niech spróbuje odpalić. Komu będzie lepiej odpalić? Tutaj ma po 40 i 45, tu ma troszkę lepszą szansę. Także odpalaj. No, trochę go pouszkadzało. Glitch teraz zadaje konkretne obrażenia. I runda wroga. Locust. Pouszkadzany Locust nam podłazi. Dostałem z medium lasera. Nie jest to jeszcze takie tragiczne. Moja tura. Musimy dekerem zasuwać w tamtą stronę, chyba mi się wydaje. Spróbujmy tu. Obróć się tak. Spróbuj kogoś uszkodzić, jeśli masz taką szansę. LRM-y na 20%. Tu jest 35%. No nie wiem, strzelę LRM-ami w tego, żeby mu evasy ewentualnie. Dobra, evasion minus 1. Teraz dostajemy LRM-ami jeszcze. No i te pozostałe mechy się będą ruszać pewnie. Mam 5 rund, żeby to wykonać. To będzie ciężkie do zrobienia. No i dostałem w głowę, nieciekawie. Ale to jest intrygujące, bo tu jest niby, ta jednostka jest w zasięgu. A nie wykrywa mi w celach misji, że jakąkolwiek jednostkę mam na miejscu już. Więc to mnie trochę dziwi. Intercept. No to fajnie, trzeba się będzie spodziewać chyba jeszcze tych piratów. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda. No strzelamy w tego Locusta oczywiście. Komando wylas. Chyba large laser albo small laser, nie wiem. Raczej small, bo to nie jest jakiś ciężki mech, żeby miał coś ciężkiego. Aha, co ja mogę? Muszę się cały czas przesuwać do przodu. To jest podstawa. Więc spróbujemy tego pacnąć z ataku zwykłego.
I z buta, a już myślałem, że mu sierpa zaceni, ale nie. Lewa noga zniszczona, gościu się wywróci. To się akurat mi całkiem dobrze udało. Szkoda, że faktycznie im się te nogi nie niszczą i później taki był na jednej nodze zasuwał, to fajnie wyglądało. Nim spróbujemy sobie przeskoczyć kawałek. Nawet tu. Wtedy będę mógł tym się ruszyć dalej, a ten punkt będzie cały czas broniony. Spróbuj wykończyć gościa. LRM 30% słabo, bo jest nie bezpośredni ogień. No ale mimo wszystko. Cold shot na central torso. Że musimy iść na te beacony immediately. No musimy, tylko jak to zrobić? 4 tury zostały. No 4 tury tam powinienem dojść, ale jeszcze są 2 mechy po drodze. Więc to może być moja ostatnia podróż w jedną stronę taka. Decker, weź odpal sprint. I przesuń się tam. Okej. Na szczęście nie są to jakieś bardzo ciężkie mechy, lokusty głównie. Więc nie jest jeszcze tak źle. Pantera to chyba jeden z lepszych, które oni mają. Z PPC, oj. PPC boli. Spider. Dobra, jakoś przeżyjemy. Przeżyjemy to. Komando jeszcze jeden. Struktura na wierzchu. Oj, będzie ciężko z tą misją. Nie wiem, czy się nie muszę zwinąć. Chyba będzie nieudana. No ale zobaczymy. Nie jest powiedziane. Gamers One może w zasadzie zostać tu, gdzie stoi. Tylko się obróć bardziej w tamtą stronę. I można by komuś odpalić tutaj. Przyzwoicie. Po 20%. Za blisko jesteśmy. No nic, zaryzykujemy, tylko zrobimy jeszcze Precision Strike. AC5 trafia dość dobrze i 25% rakiety. No nie, to chyba w tego jeszcze strzelimy. Central Torso wybuchuje. Dobra, coś tam zdziałał. Ten się podniósł. Co teraz? Nic specjalnie nie narobił. A co on się wywrócił znowu? Nie, tak wygląda tylko trochę. Dobra, Behemoth. Nią musimy zasuwać jak najdalej. Może jumpa w ogóle? Jump mi nie pomoże, a sprint? Sprint mi trochę pomoże, no. Tylko nie będę mógł strzelić już. A move'em... Nie no, ruszmy się tu. Okej. Teraz w tego możemy przywalić. Albo w tego nie bardzo. Albo w tego. W tego lepiej, chyba. A w tego? W tego by było najlepiej. A, tylko że nie jestem obrócony w jego stronę.
Dobra, no to w tego, bez LRM-a. I odpal. Kurczę, że z autokanona nie trafił. No niestety. Glitch. Glitch może też się ruszyć. Spróbujemy przeatakować go wręcz. Unsteady. Teraz on mi odda z baśki. Nie. Z laserów odpalił. AC2, krytyczne uszkodzenie. No, mordę. Co za dziot. Dobra. Decker. Decker, ty tu dywersję siejesz. Jumpuj. Jumpuj tu, obróć się tu. Musisz tam dwie tury wytrzymać, a potem spierniczać. Tak to chyba działa. Tak, bo jedno już nam zniknęło. Czyli ten na środku punkt już jest uwolniony. Wszystkich, których tam mam, mogę spokojnie przesunąć gdzie indziej. Blackjack teraz dostaje po dupie trochę. Ktoś się tu zainteresował tym generem, czy to jest z drugiej strony? Wszyscy się interesują Blackjackiem teraz bardziej. Panther też oczywiście z PC. Kurde, ale w Centuriona tym razem. Okej. Ten z Baśki. No to jeszcze tak straszne nie było bardzo. Teraz co ten komandor tu robi? Szarochołka. No widzę. Heavy fire jest. Dobra, Gamer One. Ten punkt już mamy zaliczony, więc Gamer One'em spróbujemy się wycofać. Tutaj do lasu. Będzie lepszy zasięg może dla moich dalekozasięgowych broni. Zobaczymy. No nie no, 40% jest. Co jest grane? Czemu to tak słabo wygląda? 25%. Tu jest autokanon przynajmniej dobry zasięg. A tu LRM-y. Dobra. Robimy multi-target. W tego pana nie mogę. W tego pana też nie mogę. No to źle się ustawiłem. Czyli nie robimy multi-target jednak. Tylko robimy wszystkim w tego pana. O, a co to jest? A co to? Nie wiem, ale wszystkim w tego pana 40% szansy. Lepiej nie będzie. Niestety nie trafiliśmy autokanonem. To jest żal. Dobra. Moja tura. Behemoth. Musimy cały czas iść w tamtą stronę. 3 rundy zostały. Stąd i potem już przeskoczę chyba, mi się wydaje. To do lasu. Obróć się tak. Okej. What? Jak to? Dobra, strzelaj w tego. A z wszystkiego, LRM-y też. Kurde, autokanon są mnie trafił. Ma strukturę na wierzchu. I glitch, która już dostała niestety w pałę. Musi se tu jakoś poradzić teraz.
Gdybyśmy jumpnęli, doskoczymy do lasu. Nie wiem, czy tu już jest las, czy nie. Ale spróbujmy. Jest. I teraz w kogo mamy najlepszą szansę? W tego. Myślę, że to już będzie po nim. Odpalaj. No po nim nie, ale już jest taki dość mocno załatwiony. Moja tura. Decker. Decker nic nie zrobi, tylko zrobi Vigilance i zrobi sensor locka na tego pana. Sensors locked on. Mam nadzieję, że dostaję teraz z drugiej strony niż zwykle. Widziałem hard hit. O, ktoś się teren zainteresował. Ale on tam już chyba przestał tyle co trzeba. Będziemy mógł wrócić do walki normalnie. Aha. Ten coś wykminił. Nie trafił i tylko jedna rakietka trafiła, to spoko. Jeszcze Spider. Spider jest świeżutki, nic mu się jeszcze nie stało. Komando. Reduction, ale już dostaliśmy strukturę. Dobra. Czas kogoś rozwalić w końcu, bo za bardzo się rozpanoszyli tutaj. Z miejsca, w którym stoję, gdybym się obrócił tak bardziej, żeby mieć wszystkich na widoku, czyli coś takiego, to teraz komu mogę zrobić największą krzywdę? Ten ma 50%, ten ma 70%. Autokanonem, co jest całkiem przyjemne. Ci są za blisko zdecydowanie. Ten też ma 70 autokanonem. Czyli robimy multi-target. W tego pana. I w tego pana. I w cel A z autokanona, a w B z LRM-ów. Poproszę. Engaging multiple targets. No, całkiem to ładnie wyszło. Glitch. Behemoth może najpierw. Jumpuj. Nie no, nie jumpnie tam. Ile jeszcze? Dwie rundy. Kurde. Dobra. W takim razie... Kurde, nie wiem, czy będę mógł tam jumpnąć w ogóle. Spróbuj tu. Obróć się w tą stronę. Jak wygląda sprawa z tym kolesiem? Nieciekawie. Z tego kolesia nie mogę strzelać. Z tego LRM i AC. Z tego... SRM i medium laser? Mogłoby tak być. Multi-target. Tego i tego. No i dokładnie tak jak się ustawiło. Odpal. I glitch. Liczby wypadało, żeby w końcu załatwiła kogoś.
I myślę, że tak zrobi. Ona ma też multi-target w sumie. Możemy coś pomyśleć. Gdybyśmy zrobili multi-target i ładowali w tego. I w tego. No tak po połowie byśmy wzięli. Czyli w B cel walniemy. A, tym nie możesz w B. Tylko AC2-kami możesz w B. No to dobra. Here we go. Ten przestał istnieć. I ten też. No to był dobry strzał. That's a kill. Dwa kille w jednej turze. Musimy zeskrabować misję. Kurczę, nie wyszło. Mission fail. Brakło nam czasu, ale była jeszcze jedna tura przecież. Dziwne. Aha, tylko że ja dwie tury muszę potem stać w tamtym miejscu, czyli byłoby chyba... Przez to chyba przerżnęliśmy tą misję. No nic, pierwszy fail. Na szczęście nikogo nie straciliśmy, a już zaczynało się rozkręcać. Kurka. Good faith effort. Dostaliśmy i tak 115 tysięcy, bo jesteśmy fajni. Ale niestety musimy się troszkę ponaprawiać teraz. Salvage dostaliśmy tylko z przydziału. Jedną część komando i LRM piątki. Dobra. Trudno. Nie pomoże to naszej reputacji na pewno. Dobra, w takim razie myślę, że będziemy zamykać powoli ten odcinek. W następnym odcinku spróbujemy wykonać już jakąś misję, tak żeby nam zapłacili w pełni i byli zadowoleni. To by się przydało. Już wiemy, że takie misje, w których dużo płacą, mają jakiś ukryty haczyk. W każdym bądź razie teraz tak, będziemy musieli ocenić ile tego, ile naprawy będzie czasu trwało. Wszystkie naprawy, ale to już wszystko sprawdzimy w następnym odcinku. Dzięki bardzo za oglądanie, dawajcie suba i do zobaczenia następnym razem.